Pogoni Szkoda Wielkopolska, pan Tomasz Dłużyk. Panie trenerze, kolejny mecz sparingowy, zwycięstwo 3-1. Proszę powiedzieć w kilku słowach, jak trener oceni ten dzisiejszy sparing? No jak to, sparingu wynik nie jest najistotniejszą sprawą. Mamy 2 tygodnie do ligi, mamy wielu nowych zawodników, w związku z tym każdy sparing służy temu, żeby ci nowi zawodnicy wkomponowali się w zespół, który dobrze funkcjonował przez ostatnie pół roku i głównie temu te sparingi rozgrywamy. Myślę, że z każdym meczem faktycznie ci zawodnicy dobrze w ten zespół wchodzą i przynieść to efekt zlite. Ciężka praca na treningach procentuje, są już pewne atuty, ale są też pewne mankamenty. Nad czym jeszcze tutaj według trenera trzeba popracować, żeby być w pełni gotowym na start ligowych rozgrywek? No, poprzedni sezon udało się uratować bardzo dobrą grą w defensywie i tutaj niewątpliwie dużo jeszcze musimy popracować, żeby nadal ta defensywa była naszą mocną stroną. Także główny nacisk będziemy teraz stawiać na grę w defensywie, aczkolwiek będziemy też pracować na tym, co się dzieje z przodu, z racji tego, że nowi zawodnicy mają dużą jakość ofensywną i będziemy starali się ten potencjał wykorzystać. 12 sierpnia zaczynamy rozgrywki ligowe. Proszę powiedzieć, czy ma już trener jakąś koncepcję na ten wyjściowy skład, na ten pierwszy mecz ligowy, czy jeszcze trener nie jest myślami tak daleko? Oczywiście gdzieś tam z tyłu głowy buduje się ta pierwsza jedenastka. Jesteśmy z każdym sparingiem coraz bliżej tego, jak w tym meczu wystąpimy. I myślę, że za tydzień ostatni mecz sparingowy będzie takim ostatecznym przetarciem i sprawdzeniem, czy mamy rację. W porządku. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.